Witam z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy Fusion Fall Retro. Dokładnie, moi drodzy, ciśniemy od razu pierwszą misję, którą aktualnie mamy wybraną. Mamy znaleźć Timber Terrory, czyli tych pajacy drzewiastych. No i oczywiście ich zaciukać. O, znaleźć dokładnie pewien typ i właśnie znalazłem. Nice. Kurde, bo mnie bije tutaj ten pajac. I mamy porozmawiać z Franką, tak więc jazda. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, tak więc wracamy teraz do chudego. Dobra. Według mych obliczeń zostały mi jeszcze 4 misje na level 10. Z czego wiem, gdzie są dwie, a tej jednej nie wiem. Chyba, że to będzie kontynuacja tej misji od chudego, czyli będzie piąta część. Bardzo możliwe, że będzie na ten level jeszcze. Na co my tutaj podostawaliśmy? Nic wielkiego. Okej. Więc jazda. Moim celem jest zdobycie Nano Billiego. Zobaczymy, czy się uda. Sądzę, że jak zdobędę tego Nanosa, to będziemy kończyć odcinek. Najwyżej będzie on krótszy, ale będę chciał zacząć już z nowym levelem i z nowymi misjami od nowego odcinka. Więc zobaczymy, jak to aktualnie będzie. Wiecie, dalej tutaj jest ten Egger świąteczny. Jeszcze można kupować tą epicką, ten epicki pojazd w sumie. Okej. Teraz pytanie. Czy ona coś tam ma jeszcze? Jakby co, nie będę cię przyspieszał tych dróg małpami. Bo nie, po prostu. Na razie nie. Na razie nie są to jakoś wielce dalekie drogi, żeby to przyspieszyć, a poza tym na razie gadam pomiędzy, więc no. Sądzę, że tak na pewno będę przyspieszał, jak będą takie dłuższe drogi małpami na 100%. To jest na razie w miarę krótkie. Zobaczymy, czy ona ma dla nas jakąś misję. Jeśli nie, najwyżej ten moment, co teraz cisnę małpami, pominę. Najwyżej zrobię tak. I po prostu się zobaczymy w Peachy Commons z powrotem. Czy powinna mieć dla mnie misję, kurde? Ma, dobra, widzę wykrzyknik, kurde. Dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, to już wiem wszystko, co i jak, jeśli chodzi o tę misję. Okej. W takim razie jazda. No dobra, to jest ta misja. Okej, musimy pójść do Peach Creek Infected Zone. Więc tak ciekawie, wracamy do Peach Creek Estates. Więc jazda. Okej. Ten pojazd jest zarąbisty, ale szkoda, że on tyle kosztuje. Ile mam kasy aktualnie? Kolejny taki pojazd kosztuje połowę tego, co mam w tej chwili. To jest to, że ja jako ta postać mam mało kasy, przez to, że ja właśnie często wydaję na te dechy, bo mało co nagrywam, nie? Niestety jedna decha starczy na 7 dni, czy tam pojazd po prostu. Aha, dobra, to jest ta misja, która się tak głupio zaczyna. Musimy iść do Peach Creek Infected Zone, ale z jakiegoś powodu zaczyna się tutaj ta misja. Nie pytam, coś zrąbali i to ostro. I teraz musimy specjalnie cisnąć. Okej, będziemy walczyć z Fusion Franką. Ostatnio ostro ciśniemy z Fusionami, ale nie akurat tymi, które dają nam na nosy. Więc no. W ogóle jeśli chodzi o strumyki z FFR, to nie wiem, czy się będą jeszcze odbywać. Boli mnie to, że niestety nie mogę streamować w Full HD jeszcze 10 klatkach. Ostatnio próbowałem to zrobić. Jeśli ktoś aktualnie był tą osobą, która znalazła się na testowym strumyku, który trwał, nie wiem, 2 minuty, nawet nie, to propsy, ale tak, był taki strumyk, na którym aktualnie próbowałem ogarnąć, czy ja mogę w ogóle nagrywać w taki sposób. Znaczy, mogę streamować ze spokojem, da się, ale są wtedy lagi, a ja nie chcę przepłacać lagami, znaczy po prostu waszą wygodą, a raczej jej brakiem, ponad jakością filmu, więc
odpuściłem sobie. No i nie wiem, co będzie właśnie z tymi nagrywania, z tym nagrywaniem serii na strumykach, ponieważ no nie chcę full HD, nie chcę tylko HD, chcę full HD nagrywać. Sądzę, że taki Mario na przykład. Taki Mario na przykład może się pojawić ze spokojem na tych strumykach. Mówię oczywiście o Super Mario All Stars, no bo to jest aktualnie gra 16-bitowa, to jeszcze źle nie będzie aż tak wyglądać, co nie? Ale no. Ale na przykład takie gry jak GTA San Andreas czy GTA 4 na przykład, no to już no nie jest najlepiej, preferowałbym w Full HD, no. Mam teraz takiego mindfucka, jeśli chodzi o to. Bo wyczuwam, że mój plan pójdzie się jebać, po prostu. Zresztą bardzo dobry plan, lol. Scribble Spawns, Jezusie. Te pajace też tutaj są. Są najgorsi przeciwnicy levela 10, przysięgam. No to jest jeden z tych większych Infected Zone. Okej. Okay. Te Scribble Spawny powinny być tutaj. Coś mnie bije! Kurwa, właśnie o wilku mowa. Niech ginie. O kurde. Trolololololo. Okej. Boże, waleczne to. Co za syf. Dobra. Jestem niedaleko Fusiona. Oni się tak mieszają i to jest głupie. Dobra, ja pójdę jeszcze tam, bo tam też widziałem, że się mieszają skubańce. O właśnie. Okej. Dobra, nice. O, tutaj są kolejni ci. Jeszcze teraz trzech muszę ich zaciukać. Minimalnie. Znaczy no, kurde, minimalnie. No, muszę ich zaciukać tylu i już, no. Dobra. Jeszcze jeden. Dobra. No i ciśniemy w tamtą stronę, bo sądzę, że chyba tamta dróżka prowadzi do Fusiona. Tak. Najczęściej jest tak, że jak dzieli właśnie taki duży infected zone, dzieli taka woda, to oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze. Takie duże infected zone są z jednej strony fajne, bo no fajnie coś takiego poeksplorować, ale z drugiej strony właśnie potem jest duże zamieszanie. Okej, okay, jest ta szmaciura. Nie, ginie. Level 8. XD. Kurde, jak spadła. Nice. Dobra, okej. Okay. I ciśniemy z powrotem do Foster's Home. Więc w miarę easy, bym powiedział. Jesteśmy w miarę przy wyjściu. No i w miarę... Jezusie, dobra, nie umiem to przeskoczyć. Jej, pływamy w glutkach. No właśnie, napiszcie, czy dzisiaj mieliście szkołę, moi drodzy. Ja to powinienem wysłać chyba w środę, I guess. On uczy się, nagrywam to w środę i ja jakby co nie miałem szkoły, lol. Więc ciekawie. Ale tak. I sądzę, że chyba jutro też nie będę miał. Choć nie zdziwił, znaczy zdziwiłbym się. Szczerze powiedziawszy, zdziwiłbym się, ale może. Bynajmniej dzisiaj nie miałem. Jestem ciekawy, jak tam sytuacja u was. Wiem, że Seven na pewno miał szkołę, bo pisał. Jeszcze jakaś osoba. O, na strumyku parę ludzi już napisało. Ale jestem ogólnie ciekaw. No. A jeden plus jest taki, że nauczyciele stwierdzili, że matury się odbędą i fajnie. Zobaczymy, jak to pyknie. Okej, okay, dobra. Co my tutaj dostaliśmy? Aha, dostaliśmy... No, w sumie, biorąc pod uwagę statystyki, kurde, są takie same prawie, że więc...
Dobra, to jeszcze opatrzmy, czy dostaliśmy coś ciekawego. Nie. Więc tak, ciśniemy w tej chwili, moi drodzy, do Genius Grove, ponieważ tam mamy kolejną misję. Dobra, ten lot aktualnie w tej chwili przyspieszyłem i ten do Genius Grove również, tak więc jazda. Okej, jesteśmy na miejscu, tak więc kurde ciśniemy i kolejną misję ma aktualnie dla nas numer 5. Dokładnie, Double Fusion Trouble, na level 10 oczywiście. I musimy iść do Nuclear Plant, o Jezusie. To miejsce. Nie wiem, czy my byliśmy już w tym miejscu w poprzednim odcinku? Chyba nie. Nie, okej. Mówię, wydaje mi się, że chyba żeśmy tutaj nie byli, ale wiedzcie, że to jest obskurne miejsce. Nuclear Plant. Przysięgam. Znaczy tutaj jesteśmy. O, a zwłaszcza jak idziemy do Infected Zone, zobaczymy, czy to nas czeka. Nie, wow, dobra. Easy misja, okej. Okay. Teraz mamy ostatnią misję na level 10. I co my tutaj mamy? Mamy porozmawiać z kupem. Przysięgam. No okej, okay, dobra. No, Infected Zone jest nieciekawy, no to nas czeka na 11 levelu, jakby nie patrzeć. Dobra, ciśniemy do kupa, okej. Okay. I... To fajno, bym powiedział. Tak więc jazda do niego. Ghost Junkyard. Okej, okay, jesteśmy i... Coś ciekawego? A, okej, okay, dobra, mamy coś do załatwienia aktualnie w Mega's Last Stand, tak więc ciśniemy. Mamy coś odnowić, jakiś booster. Więc jazda. Nie, okej. Okay. To jest gdzieś... Tamtą stronę, kurde. Auć, auć. Pajacu. Okej. Tutaj coś. Znowu dildo. I wracamy do Dexbota. Jej! Ale dobra, najważniejsze, że to jest ostatnia już misja na level 10 przed
misją z Nano, tak więc jej! W końcu. Aż po tej misji będę musiał zobaczyć ile nadwyżki mam Fusion Mother, serio. To jest aktualnie, teraz mnie strasznie to ciekawi. Na razie nie będę patrzył, mówię po tej misji. Sobie zobaczymy. Okej. I wychodzimy. Kuła. No więc lecimy małpkami z powrotem do... Nie do ciebie. Do Peach Creek Commons. Jazda. Dobra, jazda do skampera. Nie Mont Blanket, Pensville. Ale bym się tepnął tam, gdzie nie chciałem. Do miejsc, w których dla nas jeszcze nic ciekawego nimo. Dobra. Dzień dobry, panie Dexbocie. Okej, okay, nice. Dostaliśmy. Wow. Znowu kurde. Broń typu takiego samego jak nasze. Okej, okay, teraz musimy cisnąć. Gdzie mamy tą misję? Mamy oczywiście. Bensville. Okej, dobra, tego się spodziewałem. Mamy zaciukać jednego Baron Bloodsuckera. Te typy. Dany typ aktualnie. To one? Nie. A to te, dobra, to te dalsze, dobra. Ciśniemy. YOLO! A dostałem wpierdol. Said it. Ja w ogóle idę w złą stronę troszeczkę. No, tu są, dobra. Au. Są one? Tak. Easy. Dobra, jerk o lanterny. Jazda. Też dany typ. Billy z Carnival Staff. Okej. Okay. Billy wybiera się na karnawał. No chodź tu, pajacu. Okej, okay, dobra. I teraz mumie. Trzeba pocisnąć. Mogę się założyć. Dobra, okej, okay. Już chciałem powiedzieć, że mogę się założyć, że akurat z tymi stworami będę miał problem. Okej, okay, no i teraz ciśniemy aktualnie do Eternal Meadows. Jezus. Mówię jak z dawnych czasów. Meadows, I guess. Można to tak powiedzieć. Czekaj, panie autobus. W ogóle ten dacie wiarę, że ten wóz jest taki szybki, że on jest tak samo prędki jak autobus w tej chwili. Serio, więc jeśli macie ten pojazd, a czekacie na autobus, to pociśnijcie tym pojazdem po prostu. Bardziej wam się opłaci niż czekanie na autobus. De facto teraz wy sami jesteście autobusami. Więc to jest prędkość. Z tego co pamiętam, 1500 to nie była największa prędkość w oryginalnej grze. W oryginalnej grze chyba największa prędkość sięgła 2000... Kurde, pajacu. 100 chyba. 2100. Więc... No, no nieźle bynajmniej. Więc to było szybsze niż autobus. Kurde. Okej, oto i jesteśmy. I idziemy oczywiście znaleźć Fusion Portal. Dobra, szczerze, nie musimy iść tędy. Nie będziemy atakowani przez tych głupich pajacy. Jak cały poprzedni odcinek. Okej. Ciekawie, kurde, te platformy to jakieś, kurde, trumny.
Polecam. Co robiłeś dzisiaj w grze? Skakałem po trumnach. Nice. Jajko. O, dobrze, przyspieszenie, kurde. I oto i nasz portal. Więc ciśniemy. Nareszcie. At last. O, cześć, Billy. Tak, mamy tego pajaca bronić. To jest coś w stylu misji z Onano Eduardo i... Czemu on atakuje jak Fusion? What the fuck? On atakuje tymi zielonymi. Halo. Billy, co jest? Chyba za dużo przesiaduje z Runtym. Z tym jego, kurde, Fusion spawnem. Czy tam Sneaky spawnem? Kij wie. Okej. Jak on zainwania w przeciwieństwie do tego, do Eduardo. Okej. Dobra, nice. On tutaj się zatrzymie? Nie. Chciałbym. Oha, dobra, okej, opuścił naszą grupę. Widzicie? On ma wygwizdane w tej chwili, nawet... A nie, dobra, on bije tam jeszcze, ale ma wygwizdane na nas. W sumie tak, że ten przeciwnik go nie atakuje de facto. Okej, dobra. Okej, dobra. Jazda. Został ten ostatni przeciwnik i już jest Fusion Billy. Tak więc, kurde, jazda z nim. God damn it. Jak biegnie jak taki piesek, kurde. Dobrze, sam się zabi. I oto i kurde naszym oczom ujawnia się Nano Billy. Yay. I bierzemy sobie tutaj to aktualnie nas chroni przed atakami takimi jak no atakami po prostu przeciwników. Takimi specyficznymi, jak na przykład właśnie taka piąstka, zresztą deseń. Takie ataki, jak mają na nosy. No to oczywiście usypia, to co już mamy, a to jest ta zarąbista pięść, którą bierzemy. Dokładnie. No tak, dowiedziałem się właśnie, co oznacza ta tarcza. Ona właśnie, mówię, broni nas przed atakami takimi specyficznymi, właśnie jak nasze nanosy mają. Bo niektórzy przeciwnicy mają takie. Jej, mamy kolejną misję o Nano. Właśnie zapomniałem zobaczyć. O Jezu, zapomniałem zobaczyć, ile mam Fusion Mother. Ale, Jezus, nawet teraz widzę, jaką ja mam... Po prostu... Mam tego za dużo, tak bardzo za dużo. Ale zapomniałem spojrzeć po tamtej ostatniej misji. Fuck. Kurde, szkoda. Ale w sumie i tak pewnie, tak, i tak po skończeniu misji było na 100% napisane, bo na dole zawsze pisze ile dostajemy Fusion Mother, więc nawet teraz nam pokazuje tam niżej jak nam spada, to już coś około 126 tysięcy mieliśmy. Ja pierniczę, dobra, udało się, nareszcie nowe Nano po tylu odcinkach, moi drodzy, level 11 jest, więc jestem dumny. Okej. Więc pociśniemy sobie teraz aktualnie do Endsville, zamienimy sobie na nosa i będziemy kończyć, moi drodzy. Już tutaj nie będę przyspieszał tej drogi. Pociśniemy sobie ze spokojem. No, mamy już kolejną misję. To już mamy podpowiedź, że kolejnym nosem będzie Nano Profesor Atomus, więc najsik. No. Więc ciekawie aktualnie. Dobra, jazda. Aż zobaczę. No, nagrywamy już coś około 23 minut, coś ten deseń. No, nawet w porządku, wyjdzie w miarę idealna długość odcinka, więc nie narzekam. Mówię, od następnego odcinka zaczynamy w końcu misja na level 11. Zaczniemy sobie najpierw właśnie od Endsville, bo właśnie tutaj jesteśmy. Widzimy, mamy tutaj nowe misje jakieś. Okej, mamy Billiego, bierzemy sobie go zamiast Megasa i oto jest, kurde,
Billy. Dokładnie. Tak więc tak, moi drodzy, dziękuję za nanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się on podobał. No i widzimy się w następnych, tak więc see ya!